Witam wszystkich na kanale Matfaza. Mamy zadanie szóste. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności minus 2, x plus 3 mniejsze bądź równe od 2 minus x przez 3 jest przedział. I mamy 4 odpowiedzi. Zapiszmy sobie naszą nierówność, czyli minus 2x plus 3 mniejsze bądź równe od 2 minus x przez 3. I patrząc na tą nierówność, powinna nam przeszkadzać tutaj ten ułamek z prawej strony. Zatem, żeby się go pozbyć, to należy obustronnie pomnożyć przez 3. No i dostajemy z lewej strony minus 2 razy 3, czyli minus 6 w nawiasie x plus 3, mniejsze bądź równe. I tutaj trójka w mianowniku skróci się z tą trójką, przez którą mnożymy, i zostaje nam tylko 2 minus x. Następnie pozbądźmy się z lewej strony tego nawiasu, czyli pomnóżmy cały nawias przez minus 6, zatem mamy minus 6x minus 18 mniejsze bądź równe od 2 minus x. I przerzućmy tak, żeby na jednej stronie były niewiadome, a na drugiej były liczby. Zatem przerzućmy minus x na lewo, czyli obustronnie musimy dodać x, no i minus 6x plus x to będzie minus 5x minus 18 mniejsze bądź równe od 2, no a minus 18 przerzućmy na prawo, zatem obustronnie dodajemy 18 i mamy minus 5x mniejsze bądź równe od 20. Jeżeli mamy już taką sytuację, to należy podzielić przez to, co stoi przy x, a przy x stoi minus 5. Zatem dzielimy obustronnie przez minus 5. I teraz uwaga, jeżeli mnożymy bądź dzielimy przez liczbę ujemną, zawsze zmieniamy znak nierówności na przeciwny. To znaczy, mamy z lewej strony x większy bądź równy od 20 podzielić na minus 5, to jest minus 4. Zauważmy też, że odpowiedzi mamy podane za pomocą przedziału. Zatem możemy sobie narysować taką oś pomocniczą, zaznaczyć minus 4, x ma być większy bądź równy od minus 4, czyli w minus 4 kółko zamknięte, czyli minus 4 będzie należeć nam do przedziału. No x ma być większy, no czyli mamy przedział idący w prawo. Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy ten przedział ma być w prawo, czy w lewo, to weźmy sobie jakąś liczbę z tego przedziału, na przykład trójkę. Podstawmy za x. 3 większe bądź równe od minus 4. Jest to prawda, czyli przedział jest poprawny. Gdybyśmy wzięli coś z tej lewej strony, na przykład minus 10, no to dostaniemy minus 10 większe bądź równe od minus 4. No jest to nieprawda, zatem mamy na pewno poprawny przedział. I teraz zapiszmy sobie ten przedział. Zatem x należy do przedziału. Kropka domknięta w minus 4, więc nawias domknięty minus 4 do nieskończoności. I u nas jest to odpowiedź C.